Rosną szanse na to, że jeszcze w tym roku rowerzyści w pełni będą mogli cieszyć się drogą dla rowerów bez przerwy z centrum miasta do toru kajakowego przy Kolnej. Trwa łatanie dziury na ścieżce dla cyklistów wiodącej koroną wałów na wysokości Pychowic. Jeszcze kilka tygodni temu to miejsce wyglądało tak. Rowerzyści nie mieli żadnej szansy na kontynuowanie jazdy komfortową, utwardzoną drogą dla rowerów. Teraz to miejsce wygląda tak. Budowlańcy usypali już nasypy, które pozwolą komfortowo zjechać w teren między wala i z niewielkim wysiłkiem z powrotem wjechać na wały. Takie poprowadzenie drogi dla rowerów w tym miejscu jest konieczne z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów. Dzięki nowemu fragmentowi drogi dla rowerów cykliści nie będą musieli korzystać z ruchliwej w tym miejscu Tynieckiej. Przed drogowcami jeszcze kluczowa część budowy, czyli położenie odpowiedniej podbudowy i samej nawierzchni. Nie będzie to asfalt, ale specjalny beton, odporny na ewentualne zalanie przez wezbrane wody Wisły. Cały nowy odcinek będzie miał 330 metrów długości.